No niebywałe, fascynujące. Wytłumacz się, Agata. Już się tłumaczę, ale najpierw chcę Państwa wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Cieszę się, że jesteśmy razem. Proszę Państwa, tak, to prawda, to co powiedział Michał, rzeczywiście się wydarzyło w naszej rodzinie, że te więzy warszawsko-łódzkie splatają się nad naszą rodziną, bo przed laty nikomu nieznany pianista Artur Rubinstein wyruszył na podwój stolicy. Jego wielkim marzeniem było spotkanie z dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie, Emilem Młynarskim, moim wspaniałym dziadkiem. Kiedy dotarł do teatru, spotkał tam prześliczną, młodziutką wówczas, Nelę Młynarską, moją ciotkę. I tak oto wielka, gorąca miłość sprawiła, że złączył ich węzeł małżeński na bardzo długie lata. I jeszcze jedno spotkanie warszawsko-łódzkie. Otóż moja inna wspaniała ciocia, Ania Młynarska, także piękna, spotkała Griszę Orłowa, który tu w Teatrze Wielkim był profesorem śpiewu. Spod jego ręki wyszły między innymi takie sławy jak Teresa Żylizgara i artyści w Teatrze Wielkim chowają go w swojej łaskawej pamięci. A więc łodzianie, strzeżcie się warszawianek. Dziś będzie wiele jeszcze o związkach łódzko-warszawskich i warszawsko-łódzkich, ale udowodniłem wam, dlaczego należało zaprosić na piotrkowską Agatę Młynarską. Agato, ale zagadaliśmy się o prywatnych sprawach, natomiast należałoby otworzyć święto piotrkowskiej. No właśnie, brakuje gospodarza. Zapraszamy na scenę postać, bez której nie możemy otworzyć naszej zabawy na piotrkowskiej. Doktor Krzysztof Panas, prezydent Łodzi. Witamy. YouTube. Dzień dobry Państwu. Serdecznie i gorąco witam na jedynej, niepowtarzalnej ulicy na Piotrkowskiej wszystkich łodzian w czasie obchodów Dni Łodzi. Witam Państwa gorąco i serdecznie. Hej łodzianie, nie potraficie głośniej bić braw? Niech usłyszą Was w całej Polsce, jeszcze głośniej. Szanowni Państwo, witam gorąco i serdecznie tych wszystkich, którzy dzięki drugiemu programu Telewizji Polskiej mogą być razem z nami. Witam gorąco i serdecznie telewizów Dwójki. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta zabawa na Piotrkowskiej będzie świadectwem tego, jak ona jest piękna, jak potrafimy się bawić, jak urokliwa jest Łódź. Szanowni Państwo, życzę Państwu miłej zabawy. Łodzian, tych, którzy jeszcze nie zdążyli przyjechać na Piotrkowską, zachęcam. Czekamy tutaj na Was, jedźcie do nas. Natomiast tych wszystkich Państwa, którzy w Łodzi nie byli, a oglądają drugi program, zachęcam do Łodzi. Jeżeli byliście w Łodzi, przyjeźdźcie jeszcze raz. Szanowni Państwo, święto na ulicy Piotrkowskiej uważam za otwarte. Dzisiaj przedwojenny bank, a w nim bogata kasa, ale nasza estrada na Piotrkowskiej. Przywitajcie go z całego serca. Profesor Jan Makulski. Ucho od śledzia. To właśnie dzięki panu profesorowi mamy Hollywood. Jak to się stało? Jak to się stało? No zobaczyłem będąc w Hollywoodzie, że tam na bulwarze hollywoodzkim są gwiazdy. Powiedziałem, jak to hollywoodzki? No to u nas też jest bulwar hollywoodzki. Tu jest twoja, Janku, gwiazda. Tu jest no twoja. Cieszę się.
i pomysł przyniosłem. Miasto bardzo zaakceptowało, ucieszyli się i mamy to, co mamy. Wspaniale. A teraz dopiero, już powiedziałem to raz, w Paryżu na Champs-Élysées zrobili też gwiazdy, bo się dowiedzieli, że w Łodzi są. A czy to prawda, że był pan najwstydliwszym chłopakiem w Łodzi? Wstydliwym? Nie, nieprawda, nieprawda. Nigdy nie byłem wstydliwym, to mi do dzisiaj zostało. Po prostu były takie obyczaje, że jak się wychodziło z kościoła, były męskie szkoły i żeńskie. I mężczyźni szli, studenci po jednej stronie, dziewczyny po drugiej. Nie jest szeroka Piotrkowska. Gdy zauważyło się wspaniałą dziewczynę i ona też stanęła, tośmy dochodzili do środka Piotrkowskiej, daliśmy się pod rękę, czy witaliśmy i szliśmy sobie już jako para. I tak to trwało, trwało, aż pustka się zrobiła i zostali tylko ci, którzy nie mieli powodzenia. Mogę. Do Orkiestry Świątecznej Pomocy przekażemy tą twoją trąbkę. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, dziękuję bardzo. Janek, wiesz co, ja wrzuciłem do komputera taką prośbę, żeby wylosował mi łodzianina, który miał matkę Przątkę, przedwojenną jeszcze matkę Przątkę i zrobił największą karierę. I wiesz co, kogo mi wyrzucił? Jana Machulskiego. Gratuluję ci, bo mama była Przątka, ojciec Murarz. Wspaniale to było. I to u Szajblera Przątka. U Szajblera, tak, niestety. No, szybko wyrzucona, bo coś tam z płucami nie tak. No ale dzięki temu mogła się poświęcić i mnie wychowała właśnie wspaniała mama moja. Słuchaj, tu przy tej Piotrkowskiej ja cię jako gówniarz pierwszy raz widziałem w takiej kawiarni, która już tu nie istnieje, Honoratka. Tam podglądałem wspaniałe postaci, bo tam przychodziła śmietanka. Tak. Przypomnij kto. No, na przykład Polański, wszyscy aktorzy, reżyserzy, kto przyjechał do filmu grać, to wszyscy spotykaliśmy się tam. Tam dziewczyny, które tam przychodziły i nas podrywały, czy my je, nazywały się właśnie filmówki. Filmówki? One się nazywały filmówki. Tirowkami, tak. A to ty powiedziałeś. Janku, powiedz, za co ty kochasz Łódź? Bo ty kochasz Łódź, bez przerwy do niej wracasz. Tu wiele lat byłeś dziekanem Wydziału Aktorskiego. Za chwilę poproszę, żebyś wymienił swoje gwiazdy, które wyszły spod twojej ręki. No za co kocham? No urodziłem się tu przede wszystkim. Tu się urodziła moja Halina Machulska. Stąd się pobrali w tym samym kościele, byliśmy chrzczeni na Świętej Marii Panny tam. Tu się wychowałem, skończyłem szkołę. I pojechałem w świat, to znaczy nie w świat, a w Polskę, żeby dużo grać. A kogo wychowałeś, powiedz, bo to przypomnij łodzianom. No wychowałem, no jako dziekan to jeszcze więcej ludzi, natomiast ja osobiście przyjmowałem ich i 4 lata opiekowałem się z Malajkat, Pazura, Barciś, Polk, Zamachowski, nie uczyłem go, ale był w tym czasie. Słuchajcie, piknik by się skończył, Janek by wymieniał te nazwiska. Podziękujmy Janowi Machulskiemu oklaskami. Do widzenia. Cześć, wspaniali. Niech żyje Jan Machulski, słynny łodzianin. Ucho od śledzia, kochacie go? Jak bardzo? Melodia wabanku to jeden ze słynnych szlagierów, już słynnych szlagierów filmowych, wprowadził nas w nastrój filmowych melodii. Bo przecież skoro jesteśmy w stolicy polskiego kina, nie może tu zabraknąć najpiękniejszych polskich melodii filmowych. Która jest twoja ulubiona? Pamiętasz, była jesień, ta-da-da-da. Ja nie przypuszczałam, że ty jesteś taki nostalgiczny i romantyczny. To nie pamiętam z jakiego to filmu. To było z filmu Pożegnanie. Tak. A ja uwielbiam walc z Nocy i Dni. To ja ci zagram. Bardzo proszę. Proszę państwa, czas, abyśmy wobec tego wyruszyli w taką sentymentalną, muzyczną podróż poprzez najpiękniejsze piosenki filmowe, filmowe szlagiery, które specjalnie dla państwa na naszej zabawie na Piotrkowskiej zaśpiewa Jacek Wójcicki. Dla wszystkich ludzi jest taki jeden skarb, bezcenny skarb.
Noce i dnie! Nim las, nim głos, nim noc dojrzeje, ktoś wygra los, ktoś porzuci nas. Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, odpłynie w las. Biała wieś, będziemy snem, zorzą złóż, morskim dnem i gwiazdą. Pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na 100 lat. Pokochaj mnie, jakbym był tak młody, jak był taki świat. Znów zielenie jest sad po burzy, nim roztopimy się. Pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dał nam klucz. Na schodach niecierpliwie pokryjąc całowałem twoje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pierścionek miła? Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8 korytarza rąk. Już nigdy nie zapomnę koteliku podróżami, choć już minął rok. Śmiechu i wesela, a
Janaszowi, a Jackowi Wójcickiemu towarzyszył zespół Marina Kowalewski Band i chór Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Muzycznej. Dziękujemy bardzo zespołowi, dziękujemy bardzo chórowi, a nade wszystko dziękujemy Jackowi. Słuchajcie, Jacek nawiązał do najlepszych tradycji ulicy Piotrkowskiej. Tu za nami jest jeden z najbardziej niezwykłych hoteli w Europie, Hotel Grand. Hotel Grand, który tak naprawdę miał być kolejną łódzką ogromną fabryką, ale w ostatniej chwili właściciel zmienił zdanie i postanowił przerobić fabrykę na hotel. Dlatego można się, szczerze mówiąc, w tym hotelu nieźle pogubić, ale robi wrażenie, ma niepowtarzalny nastrój i jest rzeczywiście imponujący. W tym hotelu bywało wielu gości. Ty przeczytałeś 4 przewodniki po Łodzi, to pokaż teraz swoją wiedzę i przedstaw tych gości niebywałych. Tak, no ja myślę, że to nie jest wcale taka zupełna niewiadoma, bo przecież w Łodzi bywali rzeczywiście znakomici goście, między innymi Henryk Sienkiewicz, Helena Modrzejewska, wspomniany Artur Rubinstein, bywał także Jan Kiepura. Właśnie Jan Kiepura z tego balkonu śpiewał. Myśmy chcieli, żeby Jacek Wójcicki zaśpiewał, ale nasze kamery tam nie dosięgłyby tego naszego wspaniałego solisty. Wówczas na Piotrkowskiej zgromadziły się rzeczywiście tłumy podziwiające Jana Kiepurę, chociaż koncert trwał tylko 3 minuty. W tym hotelu bywał także Władysław Reymont, który przyjechał do Łodzi, wysłany na zlecenie kuriera warszawskiego po to, aby pisać w odcinkach powieść Ziemia Obiecana. I dzięki niemu tak właśnie jesteśmy ubrani. Jemu zawdzięczamy te stroje. Natomiast w tym hotelu też bywa bardzo często, rzadko śpiąc, częściej bywając przy barku czy w restauracji, niesamowity łodzianin, niesamowity, nieprawdopodobny, Leon Niemczyk! Witaj, Leonie, jak się stęskniłam za tobą. Witamy cię serdecznie i chciałem cię zapytać od razu wprost, dlaczego ty nie lubisz łodzianek? Miałeś 6 żon, żadnej łodzianki. Ale teraz jestem wierny jednej łodziance. Jakiej? To tajemnica, siedzi przed telewizorem. I ogląda nas. Pozdrawiamy łodziankę. Szkoda, że tu jej nie przyprowadziłeś. Bałeś się, że rozpoznamy? Ona jest wstydliwa. Ona jest wstydliwa, ale to moja księżniczka Iwona... Księżniczka Burgunda. Tak. Słuchajcie, Leon jest trochę łodzianinem z importu, choć jest najbardziej łódzki chyba z łodzian. Zrobił chyba największą karierę ze wszystkich, którzy z tego miasta wyszli. Nikt nie jest w stanie spisać wszystkich ról filmowych, które zagrał w filmie. Nawet niektórzy złośliwi powiadają, że Leon nigdy nie zdążył wyprowadzić się z Łodzi, ponieważ tak rzadko tutaj bywa. Ale ja mogę się jakoś do ciebie tutaj dodzwonić pod ten łódzki telefon. Sądząc po zgromadzonej publiczności, wydaje mi się, że trudno byłoby opuścić to miasto, prawda? Ludzie są piękni. Mam rację? Dziękujemy. Leona, co najbardziej kochasz w Łodzi? Tylko nie wolno ci mówić o kobietach. O kobietach boję się, bo ona jest zazdrosna. Proszę państwa, powód, dla którego zaprosiliśmy pana Leona Niemczyka na dzisiejszą zabawę na Piotrkowskiej, jest bardzo poważny. Otóż, ponieważ jest jednym z najbardziej ulubionych przez widzów drugiego programu aktorem i myślę, że jest chyba najbardziej ukochanym aktorem łodzian wszystkich, zgodzą się państwo, a więc postanowiliśmy koronować go na króla filmu polskiego. Leon Niemczyk, królem filmu polskiego. Zapraszamy cię. A nagrodę wręczy, czyli koronować będzie Nina Terentyew, dyrektor drugiego programu i grupa artystyczna Łódzka Liska. Pani dyrektor Nina Terentyew jest wyrazicielką woli widzów drugiego programu, a tu silna reprezentacja Łodzi Kaliskiej, Marek reprezentuje Janiak, pan Marek Janiak, takim Andrzej Kwietniecki, reprezentują wolę łodzian, czyż tak? Proszę, Marku. Proszę państwa, wzruszenie odbiera mi głos i modlę się, żeby nie odebrało mi rozumu. Z prawdziwą satysfakcją i wzruszeniem, jak nadmieniłem, pragnę państwa poinformować,
że Łódź Kaliska, czyli absolutna największa awangarda w Polsce, nadała Leonowi Niemczykowi tytuł króla filmu polskiego. Leon Niemczyk odtwarzał rolę w tysiącu filmów. Żaden aktor nie może mu dorównać. Profesjonalizmem, urokiem osobistym, wszystkim co najlepsze. Gratuluję. Prosimy o tusz, prosimy założyć płaszcz, Leon. I to jest ten moment najwspanialszy. Leonie, zasiądź. Nina Terentiew, dyrektor drugiego programu, w którym Leon występuje we wszystkim poza panoramą, chociaż dzisiaj też chyba występowałeś. Ja chyba będę wyrazicielką wszystkich kobiet w Polsce, że po prostu Leona kochamy i że nam się podoba. I tak będzie 1000 dni i jeszcze jeden dzień dłużej. Czyż tak? Dziękujemy bardzo. Cóż w takiej sytuacji, drodzy łodzianie, możemy zrobić? Czy król chciałby coś powiedzieć? Przysługuje ci, królu, takie prawo? Naturalnie. Dziękuję pięknie za ten zaszczytny tytuł. Tym bardziej wzruszające jest to dla mnie, że wręczyła mi sama Bellissima. Ja dziękuję i cieszę się, że to mnie spotkał w pięknym tym mieście, w którym mieszkam, w Łodzi. Dziękuję. Łodzianie, zaśpiewajmy 100 lat Leonowi Niemczykowi, królowi filmu polskiego. 'Tej kapitule. Królu, teraz możesz już się oddawać, tylko rozpuście. Ja witam serdecznie Państwa. Państwo słyszeli, za co kocha Łódź Leon Niemczyk, a za co Wy kochacie Łódź, pani profesor Krystyna Górska? Za to, że tu mieszkam, że jestem, że po skończeniu studiów i kocham to miasto po prostu. Od tego czasu tu jestem, bo miasto to ma duszę, czego wielu innym miastom brakuje. Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, łodzianka roku 2000, chyba najlepiej wie, za co kocha Łódź, choć z Łodzi nie pochodzi. Z Łodzi nie pochodzę, łodzianką jestem z wyboru, a Łódź kocham przede wszystkim za pięknych, fantastycznych ludzi, jakich miałam okazję poznać w Łodzi. Łódź poza bardzo ciekawą i bogatą architekturą ma wspaniały charakter, ale jej głównym pięknem są ludzie. Właśnie ludzie, niektórzy tu do nas ściągają. Najlepiej wyraził to pan profesor Machulski, który powiedział, gdybyś tu mieszkał, byłbyś już w domu. Ja kocham Łódź za jej wielką urodę, za to, że jest tak wiele pięknych kobiet i tak wielu dzielnych i odważnych mężczyzn. I gdziekolwiek jestem, zawsze mówię o Łodzi, same piękne rzeczy i każdego zachęcam, żeby tu przyjechał, przeszedł się Piotrkowską i zobaczył, jak tu jest pięknie. Leszek Miller, mimo to, że polityk zawsze musi mówić o kobietach. Janusz Pieńkowski, dyrektor, mój dyrektor Telewizji Łódź. Ja kocham Łódź z odwzajemnioną miłością. Mogę tak powiedzieć, ponieważ to miasto daje mi wiele przyjemności i satysfakcji. Chociażby dzisiejsza pogoda, mimo że nie wyglądało na to, bardzo się martwiłem. Ja już przygotowałem deszczową piosenkę, ale z niej zrezygnowaliśmy. Ja się martwiłem, pogodę mamy wspaniałą i atmosferę jeszcze lepszą. Doktor Krzysztof Panas, powiem otwarcie, ginekolog. Mamy prezydenta ginekologa, będzie czarskie cięcie w Łodzi, jest od niedawna prezydentem. Za co kocha Łódź? No za to, że jest niepowtarzalna, jedyna, a przede wszystkim za to, że była ziemią obiecaną, a będzie miastem przyszłości. Właśnie o tej ziemi obiecanej może nam powiedzieć Witold Knychalski, który jest szefem pewnej fundacji w Łodzi niedawno powstałej, która ma powrócić do dawnej ziemi obiecanej. Drodzy Państwo, no musimy wrócić do korzeni Łodzi. Łódź powstała w wyniku dialogu czterech kultur.
i to jest projekt, który chcemy zrealizować właśnie dla Łodzi. Przypomnijmy te kultury. Chodzi tu o Żydów, Niemców, tak, to jest Rosjan i Polaków. Tak jest. To są te kultury, które właśnie do Łodzi nie przyjechały do miasta gotowego, tylko zbudowały to miasto. Nawiążmy do tej tradycji, mogę powiedzieć, dialogu, który w tym czasie trwał. I uważając, że takim językiem dialogu jest język kultury i wydaje mi się, że powinniśmy wykreować takie wydarzenie właśnie w Łodzi kulturalne, które nawiązuje do tej tradycji tolerancji właśnie. Czy uważacie, że jesteśmy w stanie, pani profesor, my jesteśmy jedynie, byliśmy stolicą filmu, jeszcze stanowiliśmy parę stolic w różnych dziedzinach, zostaliśmy tylko stolicą mody, ale czy możemy rzeczywiście wykreować te kulturalne korzenie na miarę europejską, nie zaściankową? Mam nadzieję, będziemy robić wszystko, żeby Złota Nitka, która się odbywa, miała większy zasięg. Złota Nitka to konkurs ogólnopolski dla projektantów, najważniejszy w tym kraju. Jest konkurs międzynarodowy, ma przynajmniej takie ambicje, a że teraz to pojęcie międzynarodowe jest może troszkę zbyt wąskie, jak na mój gust i nie tylko, na pewno będzie bardziej szerokie, bardziej europejskie. A czy ma szansę, to zależy od organizatorów, od wielu osób, które pracują w tej branży. Janku, ty znasz dobrze Łódź. Czy uważasz, że Łódź może się tak wznieść w górę i stanowić to, co stanowiła przed wieloma laty? No wszystko od nas zależy. Niestety wszystko zależy od ludzi. Trzeba robić dobre kliki. Tyle jest strasznych rzeczy, złodziejstwa, bandyctwa, kurestwa, wszystkiego, nie wiem, złodziejstwa. Trzeba robić dobre kliki, którzy... Kliki w dobrym słowa znaczeniu. Jan Machulski i klika, jego klika warszawska wspomaga Łódź. Dla przykładu mówię. Tak jest. Jeżeli mogę, to jestem tu zawsze. Zawsze tu jestem. Wrócimy do tej rozmowy, bo ja widzę kolejnych gości. A któż to jedzie do nas? Tramwaje zlikwidowano, ale są za to na Piotrkowskiej riksze, a w rikszy łodzianin Włodzimierz Korcz z piękną dziewczyną. Z Alicją Agata, Majewską. Masz gości na estradzie. Proszę państwa, łodzianin, wspaniały, cudowny poeta, Julian Tuwim, mój ukochany poeta, prosił, aby o Łodzi zacytować takie słowa. Niechaj potomni przestaną snuć domysły w sprawie Tuwima, bo sam oświadczam, mój gród to Łódź, to moja kolebka rodzima. Jest autorem tysiąca wierszy, pięknego poematu o Łodzi pod tytułem Kwiaty Polskie, a także wielu, wielu przepięknych piosenek, w tym także piosenek kabaretowych. Ale zawsze prosił o to, aby przypominać, że jego korzenie są właśnie stąd, z Łodzi. Czyż mogłoby zabraknąć na naszej dzisiejszej zabawie na Piotrkowskiej pięknych tuwimowskich szlagierów kabaretowych? Oczywiście, że nie. I dlatego poprosiliśmy mistrza Włodzimierza Korcza, łodzianina, aby zechciał przygotować...